Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Kochani, próba generalna w naszym nowym, starym gołębniku. Słuchajcie, już można powiedzieć, że wyszliśmy na ostatnią prostą. Został nam jeszcze boks dla samic do przygotowania tak naprawdę. Wlotka jedna, takie naprawdę malutkie duperele do zrobienia zostały, także nie mogliśmy się już doczekać i stwierdziliśmy, że musimy tutaj, słuchajcie, wpuścić trochę samców, zobaczyć, jak one się tutaj będą zachowywać, jak będą obierać sobie te cele. Także zobaczcie, tak wygląda finalnie boks. Boks, w którym słuchajcie, będą gołębie roczne, to Wam już wcześniej mówiłam, a w tym kolejnym boksie będą gołębie stare, starsze w sensie, o tak. Także co? Pierwszy raz. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Na razie nie ma jeszcze walk żadnych. Gołębie są lekko zszokowane. Także, aha, słuchajcie, będę chciała Wam przy okazji pokazać może dwa, trzy jakieś lotniki nasze najlepsze, bo zawsze gdzieś tam dopytujecie, ja mało tych gołębi Wam pokazuję, także zaraz, słuchajcie, może pokażę Wam jakiegoś młodego, pokażę Wam jakiegoś rocznego i jakiegoś starego gołębia z naszej starej gwardii. Okej, ale muszę się tutaj w takim razie jakoś zamontować z telefonem. No i witajcie ponownie, kochani. Jestem zgodnie z obietnicą, mam już pierwszego gołębia. Na początek, słuchajcie, drzewa straszną się zrobiła. Na początek gołąb młody. I słuchajcie, akurat rozmawiałam dzisiaj z Witkiem Mocarskim, a jak wiecie, mamy od Witka i od Tadeusza fantastyczną samicę, którą dostaliśmy na początku roku. I to jest właśnie samiec po tej samicy. I to jest, proszę bardzo. Nie wiem, czy pamiętacie tą samicę, ja Wam ją prezentowałam, na pewno Wam ją jeszcze pokażę, ale powiem Wam, że no petarda i słuchajcie, samica łączona na samca rozpłodowego Darka Marczyńskiego, którego mamy w tej chwili u nas w rozpłodzie. Darek nam pożyczył jednego z najlepszych swoich rozpłodowców, tego 7202, tak się na skrzydło. Także no fantastyczne gołębie wychodzą. Słuchajcie, loty młodych zaliczyły. Oczywiście no, sezon też był dziwny to raz, a dwa te loty gołębi młodych nie są też takie wymierne, ale muszę Wam powiedzieć, że ten akurat gołąb no, siadał gdzieś tam w czołówce, przewijał się w tej czołówce. Także mam nadzieję, że będzie z niego uciecha. Ok, to był pierwszy. Ok, i mamy już kolejnego gołębia. Tym razem, słuchajcie, nasz słynny 630, teraz to będzie 4-latek z 19 roku, bo w zeszłym roku najlepszy samiec oddziału, w tym roku, słuchajcie, na 11 wkładań, 10 konkursów, czyli no raz się pomylił, moi drodzy, fenomenalny, tak, fenomenalny, cały czas, słuchajcie, idzie w czołówce, zobaczcie, jakie piękne skrzydło. Fantastyczny, mam nadzieję, plan jest taki, że przelotujemy go jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że będzie z niego pociecha, a następnie trafi do rozpłodu. Jeśli oczywiście wszystko będzie dobrze, nic się tutaj złego nie wydarzy. Zobaczcie, przepiękny, fantastycznej budowy. To naprawdę leży w ręku fenomenalnie. Także słuchajcie, pokażę Wam jeszcze gołębia rocznego. Najlepszy roczny oddział. Ale sekundeczkę, muszę teraz, słuchajcie, naszego, chciałam powiedzieć staruszka, ale nie, to jeszcze nie jest staruszek, tak? Teraz będą 4 lata, więc jeszcze może sobie spokojnie polecieć. A i słuchajcie, zobaczymy, co on zrobi. Wcześniej miał celę tą 13, tylko no, był troszeczkę inny układ, tak?
Tak więc zobaczymy. Teraz wziął sobie 17, ale w miejscu jest dobrym, powiedzmy. Zobaczymy, czy będzie to 17, czy 13 w tym roku, moi drodzy. Aha. Musi pokombinować. Musi pokombinować. Zobaczymy. No i kochani, na koniec jeszcze najlepszy samiec roczny oddziału. I słuchajcie, zwróćcie uwagę właśnie, że u nas, to jest to, o czym Wam mówiłam, że u nas te samce jednak tutaj cały czas są w czołówce, robią robotę, także mam nadzieję, że po tej przebudowie, że samice również ruszą i samice też się pokażą, no ale dobra, na tą chwilę akurat tutaj jesteśmy przy tych celach samców, więc zobaczcie sobie, też fantastycznej budowy. Słuchajcie, na 12 wkładań, 11 konkursów, o ile dobrze pamiętam. Fajny, spokojny bąk. Co, będę kończyć, słuchajcie, bo chcemy jeszcze tutaj te gołębie wszystkie powpuszczać. Jeszcze troszkę jej zostało, a robi się już późno. Pokażę Wam za 2-3 dni, jak tutaj wygląda sytuacja. Opowiem Wam o tym, co się dzieje, czy były jakieś walki, czy też nie było. Na pewno będą walki, ale tak jak mówiłam, na tą chwilę rozmieszczamy je. Tutaj idą gołębie roczne, tutaj idą starsze samce. Natomiast później otworzymy im te cele i jeśli one będą chciały sobie tutaj zrobić, słuchajcie, jeszcze jakieś przesiedlenia, to oczywiście nie będziemy z tym walczyć, niech sobie siedzą tak jak chcą, ale na tą chwilę mówię tak, żeby był jakiś porządek, tak sobie to zaplanowaliśmy, także co, moi drodzy, wpuszczam samczyka. Ok, zerkniemy sobie jeszcze. Jak tu sytuacja wygląda? Na razie, a wiadomo, kręcą się jeszcze, słuchajcie, są w szoku. Także na razie na pewno tutaj będą jeszcze roszady różne, ale za 2-3 dni pokażę Wam, jak wygląda sytuacja. O, słuchajcie, zobaczymy jeszcze tutaj naszego 630. Chyba jest w swojej celi, 13. Tak myślałam. Tak myślałam, moi drodzy. Że pomimo tutaj zmian, jak gdyby, małych, że on będzie się trzymał tej swojej celi. Tutaj już nie ma innej opcji. Co prawda on w zeszłym roku sobie dwie obrał u góry. Ale jednak 13, tak, to jest główna, podstawowa, no i będzie teraz do 17 i podejrzewam, że tak, że będzie chciał obstawić te dwie cele, ale będziemy go obserwować. Okej, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, dobry lot, cześć.